Nie zabijaj. Druga Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, 13 werset. Morderstwo jest czynem prawnie karalnym we wszystkich krajach. I jest to całkowicie zgodne z zacytowanym powyżej Bożym przykazaniem. Nie zabijaj. Dobrze jest, że to prawo obowiązuje aż do dnia dzisiejszego. Telewizja, filmy, internet, ilustrowane czasopisma przedstawiają morderstwo niczym oferowany towar. Nawet jeśli ktoś jest już przyzwyczajony do tego typu informacji, to jednak powinien postawić sobie następujące pytanie. Czy ważniejsza jest dla mnie potrzeba poznania sensacji? Czy chodzi tylko o emocje, które towarzyszą tego typu informacjom? Czy zauważamy jeszcze, że takie wydarzenia są przerażającym dowodem na łamanie Bożych przykazań i Jego zasad? Odpowiedź na te pytania jest prosta. To wszystko jest tylko grą. Czy faktycznie tak jest? Przecież mamy wstrząsające przykłady przestępstw, na przykład w filmach, które następnie również są popełniane w rzeczywistości przez niezrównoważonych ludzi zgodnie z tym, co zobaczyli. A tak w ogóle zastanówmy się, czy można bez konsekwencji dla naszego życia patrzeć na zło albo słuchać o nim? Czy nasze uczucia i sumienie jeszcze na to reagują? Nie łudźmy się. Wszystko to, co słyszymy i widzimy, ma ogromny wpływ na nasze wnętrze. Pan Jezus Chrystus, będąc na tej ziemi, wypowiedział się na ten temat. Światłem ciała jest oko. Mateusza 6, rozdział 22, werset. Jego słowa dają nam wiele do myślenia. To potwierdza, że wielki jest wpływ na naszą duszę, tego, co widzimy i słyszymy. Pan Jezus mówi dalej. Jeśli by oko twoje było chore, całe ciało twoje będzie ciemne. Mateusza 6, rozdział 23, werset. Jeśli ktoś ciągle tkwi w powyżej opisanych rzeczach, uczestnicząc w złem, jest w swoim życiu pod jego wpływem. Taka osoba będzie też podatna na sytuacje, w których będzie mogła objawić swój gniew nie tylko w myślach, ale w słowach i nierzadko w czynach. Jeśli więc Bóg mówi nie zabijaj, to powinniśmy wiedzieć, że impulsem prowadzącym do tego jest posiadanie złych myśli wobec innych ludzi i używanie względem nich nienawistnych słów. Takie postępowanie Bóg ocenia już jako grzech. Mateusza 5, rozdział 21 i 22 werset.